No dobra, pierwsze włączenie tego MSI, oryginalny zasilacz. Wkładam wtyczkę w dziurę. Jeszcze go ani razu nie włączyłem z tą nową płytą główną, bo nie było okazji, no nie było chłodzenia. Włączam przycisk. Czy coś się tu wydarzy? Lampki się w ogóle nie świecą. Nie włącza się. Mamy problem. Drugie podejście. Układ chłodzenia nowy założony. Wiatraki, już użyłem baterię na pewniaka. Wszystko podłączane, porobione wzorcowo, kaptonem popodklejane. Ciekawe. Zakładam obudowę. I patrzymy, czy się włączy ten potwór. Ta sama oryginalna ładowarka. Wszystko już tam bez śrubek, tylko złożone, czy działa. A, z tej strony wtyczka. Podłączam, no, wybuchnie czy nie wybuchnie? O, świeci klawiatura. O, zgasła klawiatura. Świeci klawiatura. Czy będzie napis na ekranie? Czy on się włączy? Klawiatura ciągle świeci. Tutaj lampka czerwona jeszcze widoczna jest. Znowu się wyłączył. O, ładuje baterię tą lampką pomarańczową. Znowu się włączył. Czy on się uruchomi? Świeci klawiatura i nic. Na ekranie jest! Pojawiło się MSI! Ta już kulki zobaczymy, będzie dobrze. No? Odczyta dysk twardy? Kręci! Je! Działa! Udało się!